Na twojej stronie WordPress pojawiają się dziwne komentarze. Podejrzane typy zakładają konta lub próbują się zalogować? A spam to twoja codzienna udręka? Co gdybyś mógł to zmienić? Nie czekaj, dodaj Google ReCAPTCHA za darmo, aby chronić swoją stronę WordPress przed spamem i różnymi nadużyciami ze strony botów. ReCAPTCHA pozwala twojej witrynie dowiedzieć się, czy dany użytkownik odwiedzający witrynę jest prawdziwą osobą, czy może jest botem, którego trzeba zablokować. W tym filmie pokażę ci, jak dodać taki mechanizm na całą stronę. Google ReCAPTCHA pozwoli na zdecydowane zmniejszenie spamu. Dokonamy teraz integracji w kilku prostych krokach. Należy zacząć od rejestracji twojej strony w Google ReCAPTCHA. Wypełnimy teraz formularz na stronie Google i pobierzemy klucze konfiguracyjne. Kliknij w link pod tym filmem. Kliknij plus, ikonę plusa, utwórz. Etykieta. To nadana przez nas nazwa integracji. Wpisz etykietę, która pozwoli na łatwą identyfikację witryny w przyszłości. Ja wpiszę nazwę mojej strony. Typ ReCAPTCHA. Tutaj należy wybrać odpowiedni typ. Pamiętaj, że jeżeli będziesz chciał zmienić w przyszłości typ, to konieczna będzie ponowna rejestracja witryny i pobranie nowych kluczy. Typy ReCAPTCHA różnią się mechanizmami działania. Nie każdy plugin jest kompatybilny z każdym typem. Polecam wybranie ReCAPTCHA V3, ponieważ istnieją już mechanizmy pozwalające botom na ominięcie zabezpieczeń ReCAPTCHA V2. Pokrótce jednak opiszę poszczególne rodzaje ReCAPTCHA. ReCAPTCHA V2 pozwala na dodanie pola do zaznaczenia „Nie jestem robotem”. Na przykład podczas logowania, zmiany hasła lub wysyłki wiadomości poprzez formularz kontaktowy na stronie. Możesz również dodać ReCAPTCHA działający w sposób niewidoczny dla użytkowników. W przypadku ReCAPTCHA V2 będziesz mógł zwiększyć poziom zabezpieczeń, jeżeli domyślny wciąż będzie przepuszczał jakiś spam. ReCAPTCHA V3 natomiast sam analizuje, czy dany użytkownik może być botem, jeżeli stwierdzi jakieś nieprawidłowości w zakresie działań użytkownika. Wtedy poprosi go o weryfikację. W tym przypadku zwykły użytkownik nie powinien być dodatkowo weryfikowany, wszyscy będą szczęśliwi oprócz botów. Poniżej wpisz swoją domenę, ale uwaga, nie dodawaj żadnych przedrostków typu HTTPS, HTTP czy www. Wpisz tylko adres strony, na przykład ja wpiszę moją stronę oladabrowa.pl. Właściciele. Tutaj możesz określić właściciela strony. W większości przypadków możesz pozostawić maila już podanego. Zaakceptuj warunki korzystania z usługi ReCAPTCHA. Wyślij alerty do właścicieli. W większości przypadków pozostawia się to pole zaznaczone. Następnie kliknij Prześlij, a po chwili wygenerują się nasze klucze integracyjne, które następnie należy dodać na stronę. Włączmy teraz ochronę ReCAPTCHA na całą stronę. W tym celu pobierz plugin Advanced Non-CAPTCHA Invisible CAPTCHA. Zaraz ci go pokażę. Dodaj nową. Wpisz wyszukaj wtyczek CAPTCHA. A następnie zainstaluj Advanced No CAPTCHA Invisible CAPTCHA. Zainstaluj. A następnie włącz. Kliknij Settings. A następnie wybierz ReCAPTCHA Type. V3. Skopiuj i wklej Site Key Secret Key. Czyli Site Key to kopiuj klucz witryny. A secret key to kopiuj tajny klucz. Następnie możesz włączyć ReCAPTCHA również do poszczególnych formularzy, np. dla formularza logowania, rejestracji
przypadku przypomnienia hasła, resetu hasła, w przypadku pozostawiania komentarza na stronie, również w przypadku składania zamówień w WooCommerce i w przypadku używania BBPress i BuddyPress. Jeżeli używasz pluginu do wstawiania formularza kontaktowego, np. Contact Form 7, to tutaj znajdziesz instrukcję, jak zaintegrować do formularzy tego typu właśnie Google ReCAPTCHA. Jeżeli używasz innego pluginu, to kliknij w drugi link, tutaj również znajdziesz instrukcję. Error message, czyli wiadomość o błędzie weryfikacji CAPTCHA. Możesz wpisać polską wersję. Na przykład weryfikacja ReCAPTCHA niepoprawna, spróbuj ponownie. CAPTCHA language, czyli język CAPTCHA. Możesz tutaj wybrać automatyczne wykrycie języka lub wybrać na przykład język polski. Faded login CAPTCHA, czyli kiedy należy pokazać CAPTCHA po ilu nieprawidłowych próbach zalogowania się. 0 oznacza pokazuj zawsze. V3 script load, czyli kiedy ma się ten kod ReCAPTCHA ładować na Twojej stronie, czy w przypadku wszystkich stron, czy może tylko stron kontaktowych. Lepiej pozostawić all pages, czyli wszystkie strony. CAPTCHA score. Chodzi o restrykcyjność zabezpieczeń CAPTCHA. Wszystkie zabezpieczenia powyżej 0,5 będą już bardzo restrykcyjne. I nie należy ich włączać w przypadku aktywnych stron produkcyjnych, ponieważ może to spowodować problemy z funkcjonowaniem strony. Moja propozycja to ustawić na początek 0,2 lub 0,3. Whitelisted IPs. Możesz tutaj dodać dopuszczane numery IP. ReCAPTCHA domain. Jeżeli jedna z domen jest zablokowana w Twoim państwie, możesz wybrać inną. My możemy pozostawić google.com. Czy ukrywać CAPTCHA dla zalogowanych użytkowników? Możesz to zaznaczyć. Zapisz zmiany. Jeszcze jedna rzecz. Ponieważ możesz używać teraz lub możesz zacząć używać w przyszłości technologii AMP, takiej specjalnej do przyspieszania swojej strony na telefonie. Wróć teraz do formularza ReCAPTCHA i kliknij otwórz ustawienia. A następnie zezwalaj na działanie tego klucza na stronach AMP. Wybierz tak na wszelki wypadek. Zapisz. Wykonaj teraz testy swojej strony. Sprawdź, czy wszystko działa prawidłowo. Zwróć szczególną uwagę na poprawne działanie strony do logowania się oraz formularzy kontaktowych. Na stronie pojawiło się logo ReCAPTCHA. Jeżeli chciałbyś ukryć legalnie to logo, przejdź przez link pokazany u góry i zobacz mój film, jak to zrobić. I to wszystko w tym filmie. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, jak jeszcze można zabezpieczyć strony na WordPressie, zobacz moje filmy, które pojawią się tu, tu i tu. Albo tu. Mam nadzieję, że tutorial Ci się podobał. Jeżeli tak było, byłabym bardzo wdzięczna za kliknięcie łapki w górę, za pozostawienie komentarza pod tym filmem, za subskrypcję kanału oraz kliknięcie ikonki dzwoneczka, żeby żaden nowy film Cię nie ominął. Dzięki. Cześć.